Przynosimy ramen, czyli to jest taka tradycyjna kuchnia japońska. Taka zupka na wypasie. Serce ramenu jest makaron alkaiczny, idzie do tego wywar, jak i różne dodatki, od mięsa po świeże warzywa, czy nawet jajko. Kuchnia azjatycka to jest akurat ta kuchnia, którą pani lubi? Tak, bardzo. Sama zresztą planuję gotować ramen, także chciałam zobaczyć, jak to powinno smakować w ogóle. A jak, co pani próbowała wczoraj, dzisiaj? Próbowałam tutaj makaron ze stoiska obok, tajaki, mochi i ogólnie takie raczej lekkie rzeczy. Mamy bardzo dobre kimchi, taką azjatycką kiszonkę i z tego kimchi również dziś mamy zupę, którą podajemy z makaronem ryżowym i z tofu. Państwo to sami przygotowują, tak? Tak, przygotowujemy z większości swoich warzyw, no część musimy dokupić, no bo imbir u nas nie rośnie, ale i sami to przygotowujemy, według takiej swojej już trochę spolszczonej receptury. Zajmujemy się produkcją czekolady od samych podstaw, czyli najpierw kupujemy ziarno kakaowca i sami przerabiamy je do finalnego produktu, jakimi są albo czekolady w tabliczkach, czekolady pitne, mamy również czekostiki i bomby czekoladowe do zalewania mlekiem. Jest wszystko. I azjatyckie mega smaki. Mega dobre. To i obiad, i deser dzisiaj tu wszystko, można wszystko? Wszystko można zjeść. Bardzo dużo. Podoba się? Podoba się bardzo. Smakują? Były już próbowane? No jeszcze nie były próbowane. Także zaraz dopiero spróbujemy, ale jeszcze zamówiliśmy sobie pierożki. Chińskie bułeczki zamówiliśmy sobie, tak. Dokładnie. W trzech różnych smakach, bo ja uwielbiam na przykład te chińskie bułeczki. No i ulubione ogólnie, więc zawsze jak jest taki konwent, to zawsze przychodzę na to. Czyli w ogóle lubicie azjatycką? Tak. Jak najbardziej. A właśnie przyszliście tutaj bardziej po azjatyckie czy po słodkie? Bardziej po azjatyckie, ale skoro w sumie wszystko jest w cenie, to jakby grzech nie spróbować.